Dzień dobry Państwu. Kwarantanna w Hi-Fi. Dzisiaj międzynarodowy wieczór, chociaż w studiu artyści Polacy, ale rozsiani po świecie. Magdalena Hirsch przy fortepianie. Witam Cię, Magdo, bardzo, bardzo serdecznie. Po tylu latach spotkania ogromnie się cieszę, bo poznaliśmy się mnóstwo lat temu, proszę Państwa, ale potem Magda wyjechała w świat. Zacumowała w Szwajcarii, w Genewie, gdzie jest i pedagogiem, i koncertującą pianistką, kameralistką, no i prezesem Towarzystwa Chopinowskiego w Genewie. Instytutu Fryderyka Chopina. Instytutu Fryderyka Chopina, tak. Magdo, często w Polsce koncertujesz? No ostatnio to w ogóle bardzo rzadko koncertowałam, bo była pandemia, jest jeszcze. Ostatnim razem graliśmy na urodziny Fryderyka Chopina na festiwalu w lutym, więc przyjeżdżam, witam czasami. Ale jubilata nie było na koncercie. Nie, z powodów pandemii oczywiście. Michał Zieliński, wybitny młody wiolonczelista, uczeń wybitnego pedagoga, profesora Kazimierza Michalika, który nawiasem mówiąc za szybą jest jako publiczność razem z innymi profesorami, z profesorem Januszem Olejniczakiem, z profesorem Edwardem Wolaninem. Także mamy dzisiaj publiczność wyjątkowo, ale zgodnie z zasadami za szybą. Panie Michale, mnie... zastanowiło to, dlaczego pan tak szybko wywędrował poza Polskę. Mieszka pan w Paryżu. Mieszkam w Paryżu tak, od 5 lat i jest to bardzo skomplikowana historia, można powiedzieć, związana z życiem prywatnym, więc nie będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast piękna francuska. Piękna Polka. piękna, przepiękna Polka, która wyemigrowała do Francji. I tam mieszkaliśmy razem przez jakiś czas. No i tak z biegiem lat w tej Francji człowiek osiada i musi polubić, albo naturalnie przychodzi jakby asymilacja kultury francuskiej, która na początku jest rzeczywiście zaskakująca czasami dla nas Polaków. Dzisiaj nie będziemy zbyt dużo rozmawiać, bo bogaty program, nawiasem mówiąc, aż się boję, nie znając wszystkich czasów, czy zmieścimy z tym programem, bo i Schubert, i Brahms, i Chopin. Jeszcze jedną rzecz tylko chciałem zapytać o stowarzyszenie, które się nazywa AIM. Tak. Stowarzyszenie, które łączy muzyków profesjonalistów z muzykami amatorami. Tak jest. Takie jest założenie stowarzyszenia, które udało mi się powołać do życia w Saint-Germain-en-Laye, czyli to jest zachodnie przedmieście Paryża, w którym mieszkam. Nazywa się potocznie Małym Paryżem, ponieważ jest naprawdę przepiękny. Jest tam też zamek ludwikowski i kościół klasycystyczny naprzeciwko. Jest to przede wszystkim dla nas muzyków miejsce o tyle symboliczne, ponieważ urodził się tam Claude Debussy, o czym nie wszyscy wiedzą, ponieważ spędził tam tylko pierwsze lata swojego dzieciństwa, później... A te kontakty amatorów z profesjonalistami na czym polegają? Te kontakty amatorów z profesjonalistami polegają na tym, że my szukamy dobrych muzyków amatorów, żeby ich oswoić z tymi wielkimi nazwiskami, które czasami zapraszamy, żeby zobaczyli, że wszyscy jesteśmy ludźmi, bo czasami mi się wydaje, że się tworzy taka bariera między jakąś gwiazdą, a ktoś się boi podejść, ktoś nie czuje się godny w ogóle zagrać przed kimś. Więc my robimy takie masterclass i na końcu ci dobrzy amatorzy, którzy dobrze wypadają podczas tych masterclass, grają na koncercie razem ze swoimi pedagogami, których zapraszamy. Wspaniale. Proszę Państwa, a więc przed nami koncert, fortepian, wiolonczela. Mamy czas do godziny 19. Już mówiłem na początku, że nie wiem, czy się zmieścimy z całym programem. Oczywiście my jesteśmy bardzo elastyczni. To nie znaczy, że o godzinie 19 w połowie frazy musicie skończyć i koniec, bo oczywiście mamy jakiś tam bufor czasowy, w razie czego nawet możemy zdjąć serwis informacyjny. Ale mniej więcej około godziny 19 kilkoma minutami kończymy. Także zapraszam. Magdalena Hirsch przy fortepianie, Michał Zieliński wiolonczela i przed nami wspaniały koncert.
oczywiście, ponieważ nie zapowiedzieliśmy utworu, to ja go zapowiem z opóźnieniem. Był to Zach z cyklu Fantazje Sztike, napisany przez Roberta Schumana. Oryginalnie na klarnet, ale sam przyzwalał jakby wykonania na wiolonczele tudzież altówkę. Cykl obejmuje trzy utwory, przepraszam. My zagraliśmy właśnie pierwszy z nich i teraz przechodzimy do sonaty Franciszka Schuberta, oryginalnie napisane na arpeggione, które miało 6 strun. Nie wiem, czy czas pozwoli nam później porozmawiać na temat specyfiki tego instrumentu. W każdym razie pierwsza część sonaty Schuberta, arpeggione. Thank you.
Teraz powrócimy znowu do Schumana. Na małą miniaturę zagramy Folkston. Z fünfte Stücke, tak. I chciałabym to zadedykować komuś, kto, można powiedzieć, mi bliski, złamał mi serce w niedzielę. Ale sobie pomyślałam, że zadedykuję to, bo uczmy się przebaczenia, szczególnie w tym świecie, w którym żyjemy teraz. I dedykuję to też wszystkim, którym złamano też serce. Tak więc Folkston Schumana. Ja się nie spodziewałem takiej zapowiedzi. To było bardzo, bardzo poruszające. Jedyne, co mogę zrobić, to starałem się zagrać tak, żeby oddać jakby cierpienie Magdaleny. A teraz zagramy coś tajemniczego. Taki menuet, ale na taką troszkę tajemniczą nutkę. Z pięknym trio w środku i to jest druga część sonaty e-moll Brahmsa op. 38 nr 1. Żeby być
precyzyjnym. Dobrze to powiedziałem? Tak, oczywiście. Thank you.
teraz wypadałoby, żebym Lena zapowiedziała następny utwór. Ponieważ to jej utwór. Nie, to nasz utwór. To nasz utwór, a właściwie Chopina. Ale... Tak, no jak nie być w Polsce i nie grać Chopina, prawda? Zagramy Polonę z Chopina, który napisał niedaleko, właściwie nie wiem, czy to niedaleko stąd, ale w Antoninie dla Radziwiłła, który był amatorem wiolonczelistą. Jest to opus 3. I później ten polonez został opatrzony introdukcją już w Wiedniu, ale wydany został w Wiedniu. Dołożę tylko, że jest to ulubiony utwór kameralny Marty Archericzy, ale jest karkołomny na fortepian, aczkolwiek nie wiem, jaki jest na wiolonczele, na pewno mniej karkołomny niż arpeggiowy. Bardzo przyjemny jest na wiolonczele. Thank you.
Czy to już? No, mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec naszego koncertu. Tak pięknie śpiewa pan na tej wiolonczeli, panie Michale. Magda gra... Przepraszam, mikrofon zaczepiłem się. Ustalcie właśnie, namawiają się artyści w tej chwili, co jeszcze zagrają. Proszę państwa... Już, usłyszałem. Już. Brahms. Tak. I co to będzie? To będzie coś ciężkiego. Cięższe niż wiolonczela? Ale młody Brahms. Młody Brahms, pełny miłości, pełny romantyzmu i bardzo taki żywiołowy. Pierwsza część sonaty Emol, opus 38, której zagraliśmy wcześniej drugą część. A będzie grał na wiolonczeli pełen miłości prosto z Paryża Michał Zieliński. Thank you.
ogromnie dziękuję za ten wspaniały, kameralny wieczór. Magdalena Hirsch na fortepianie, Michał Zieliński, wiolonczela, tak pięknie śpiewał. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to już koniec za tydzień. Niestety nie ma kwarantanny, ponieważ Boże Ciało, ale ja zapraszam Państwa w imieniu Janusza Olejniczaka na jutro, na program Co Słychać. Będzie pod znakiem pianistyki, pianista jazzowy i klasyczny także, pan Konstanty Wileński, a także pani Kamila Sacharzewska, młoda pianistka, która dopiero niedawno zaczęła uczyć się w Uniwersytecie Muzycznym, a już ma duże sukcesy, o czym Państwo dowiedzą się już jutro o godzinie 20. Zatem zapraszam, a dzisiaj bardzo naszym artystom dziękuję. Dziękuję za przyjazd specjalnie do nas. To był zaszczyt być w Polsce jak zawsze i naprawdę brakuje nam tych koncertów od roku. Jesteśmy tam zamknięci naprawdę bardzo. Musimy sobie wyobrażać. Dlatego to był naprawdę piękny gest i tobie, Tadeuszu, szczególnie dziękuję za to. Dziękuję bardzo. No to my jeszcze jesteśmy zaszczyceni. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.